Zaczęło się od tego filmu. Potem był ten film, który sugeruje, że takiego dymiącego Xboxa każdy sobie może sam zrobić. Wystarczy tylko Xbox i dym z vape'a. Problem stał się memem. I zaczął żyć własnym życiem. Oficjalny profil Xboxa wrzucił tego tweeta, którego 10 godzin później w naszym języku zatweetował Xbox Polska. W tym czasie największe portale technologiczne na świecie wypuszczają artykuły, które brzmią praktycznie wszystkie tak samo. Rodacy jak to rodacy wstydzą się za swojego rodaka i nie chodzi tylko o użytkowników w internecie, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o redakcję, to się nie spodziewałem czegoś innego, ponieważ Arek z Polski prawdopodobnie nie wykupił żadnej reklamy w polskich portalach technologicznych w ciągu ostatniego roku w przeciwieństwie do Microsoftu i prawdopodobnie w przeciwieństwie do Microsoftu żadnej reklamy w nadchodzących latach nie wykupi. Natomiast zdziwiło mnie to, że dziennikarze uznanych serwisów zagranicznych również nie za bardzo spieszyli się z tym, żeby dotrzeć do źródła. Wystarczyło im tylko żartobliwe stanowisko jednej strony. Wersja wydarzeń drugiej strony chyba nie szczególnie ich interesowała. I to jest definicja rzetelnego dziennikarstwa, którą postaram się dzisiaj odważyć i oddać łamy człowiekowi, który podpalił swojego Xboxa. Arek, cześć! Przepraszam za jakość połączenia, jest taka sobie, ale mam nadzieję, że wystarczy. Z tym podpaleniem to był żart, tak mówię, bo różni ludzie mogą to oglądać. Czy ty wejpujesz? Nigdy nie wejpowałem i nie wejpuję. Jeśli ktokolwiek chciałby to w jakikolwiek sposób zweryfikować, to myślę, że każdy mój znajomy potwierdzi, że nigdy nawet papierosa w ustach nie miałem. Okej, okay, a czy to jest tak, że płaci ci Sony po prostu? No niestety tak też nie jest, nie płaci mi Sony, bo pewnie wtedy, nie wiem co by się wtedy stało, gdyby mi płaciło, no ale nie płaci. Wiele osób obwinia te kable, które są za tobą, o całą sytuację. No tak, ja wiem, że te kable nie wyglądają zbyt ciekawie, no ale też mi to nigdy nie przeszkadzało generalnie, tak? No ten pokój jest mały, użytkuję go tylko ja. Miałem problem, żeby je ukryć, też nie ukrywam, może nie jestem jakoś świeżo po remoncie, ale jakoś rok temu ten remont tutaj miał miejsce, więc też cała instalacja elektryczna była wymieniona, więc jest nowa, tutaj też nie można mi, myślę, tak zarzucić niczego. Jakby mi dom miało spalić, to spaliłoby już lata temu, a nie teraz, tak? Tak mi się wydaje. Czy ty możesz mi powiedzieć, jak to wszystko się odbyło? Generalnie na Twitterze napisałem, że zaraz po uruchomieniu pojawił się dym, co też oczywiście jakby nie opowiedziałem tam pełnej historii, no bo jakby Twitter jest ograniczony do pewnej ilości znaków, a poza tym też nie sądziłem, że ta historia wywoła aż taki szum medialny, że tak powiem. Całość opowiedziałem dokładnie Microsoftowi, no i też kilku osobom, które pytały, chociaż było ich niewiele. Generalnie sytuacja wygląda tak, że na początku jak podłączyłem Xboxa do prądu, to normalnie skonfigurowałem oczywiście, bo się uruchomił, to było około godziny 19:00, bo wtedy wróciłem z pracy, on czekał na mnie od kilku godzin w domu. Gdy go skonfigurowałem, miałem problem z połączeniem się z Xbox Live, co też jak później sprawdziliśmy razem z moimi znajomymi, problem był powszechny, ogólnopolski, że po prostu nie mogłem zalogować się na konto, więc wrzuciłem Assassin's Creed'a do napędu, który się pobierał. No i w międzyczasie po prostu czekałem, aż będę mógł zagrać. Kiedy już pojawiła się opcja dostępu wczesnego, przepraszam, do Assassina, no to zacząłem grać. Pograłem około 2 godziny i zostawiłem ją uruchomioną, żeby po prostu pobierała mi dalej gry, żeby mieć pewność, że internet mi tutaj w żaden sposób nie przerwie i że to pobieranie się nie zakończy. No i ja generalnie z racji tego, że w środę było wolne, więc leżałem do późna, oglądałem telewizję, i nagle usłyszałem dziwny dźwięk na włączonej konsoli, taki dźwięk powiedzmy właśnie gotującej wody. No trochę mnie to zaniepokoiło, więc odłączyłem konsolę od prądu, no i nie zastanawiałem się nad tym specjalnie, tylko po prostu poszedłem spać. Rano wstałem, włączyłem ją do prądu z przycisku, żeby pobierały się gry dalej i poszedłem robić sobie śniadanie i tam inne poranne czynności, po czym wróciłem, i to jest istotne, położyłem się, włączyłem przyciskiem pada konsolę, wtedy pojawił się po raz kolejny dźwięk właśnie wody takiej gotującej się i pojawił się ten dym. Wtedy zerwałem się z łóżka, wyciągnąłem telefon z ręki i nagrałem to, żeby mieć jakiekolwiek podkładkę w przypadku gwarancji czy tam reklamacji, żebym po prostu pokazał, że to nie moja wina. A fakt, że wrzuciłem to na Twittera, chodziło o to, by po prostu jakby... No dobra, to zaraz może o Twitterze. Tak naprawdę od razu możemy do tego przejść, bo wiele osób twierdzi, że Twitter nie jest najlepszym miejscem do zgłaszania reklamacji.
No oczywiście, no tutaj nie ukrywam, ja jestem świadomy, że popełniłem błąd, nie ukrywam też, że przez cały dzień, to jest 11 listopada, może nie przez cały, tylko przez większość dnia miałem dość duże wyrzuty sumienia, ale to głównie dlatego, że, no tak jak mówię, ja się nie spodziewałem, że to zrobi jakikolwiek szum medialny, no, no może jakiś tam wiedziałem, że zrobi, tylko że chodziło o to bardziej, że zarzucają mi tutaj ludzie, że ja nie miałem na Twitterze obserwujących żadnych, że to konto było w pewien sposób nieaktywne. No było nieaktywne, bo ja korzystałem z Twittera tylko po to, żeby po prostu czytać treści, jakieś tam newsy. Ja nie pisałem nic, nie publikowałem za bardzo, więc, ale no miałem też tam od kilku lat tego Twittera, tak? No i generalnie, dlaczego to przeciąłem? Zwykła rozmowa z kumplem rano, mówię z tej, słuchaj, mam problem, to nie do końca działa, pojawi się tandem i tak dalej. Kumpel do mnie mówi, słuchaj, jest święto, wrzuć to na Twittera, Xbox ma super, na Twitterze szybko odpisuje, to zaraz do ciebie odpiszą i zobaczymy, co dalej, tak? Co dalej z tym zrobić. No i tak też zrobiłem. Wrzuciłem, no też widzieliście, no nie chciałem nikogo atakować, tylko zapytałem, czy Xbox, czy mogę liczyć po prostu na wymianę sprzętu, tak? No o to mi chodziło przede wszystkim i tylko o to właściwie wtedy. Zarzucano mi też, że generalnie zrobiłem to po to, żeby wypromować swoje konto, tylko że gdybym tak chciał zrobić, no to te konto w jakikolwiek sposób by wyglądało, a jak wiecie, nie miałem tam ani opisu, ani żadnych przekierowań na inne strony. Jest tam tylko moje zdjęcie i to też no, bez twarzy, no i tyle, tak? No i generalnie, gdybym chciał promować konto, no to raczej nie poszedłbym w tę stronę, tym bardziej, że wcale się jakoś specjalnie nie wypromowało, to też można obalić jakby teorię, że zrobiłem to dla pieniędzy. Gdybym chciał zrobić to dla pieniędzy, to pewnie wrzuciłbym na YouTube'a, albo, no nie wiem, co się robi dla pieniędzy, no ja tego nie zrobiłem dla pieniędzy, tylko że dla szybkiego załatwienia sprawy, tylko o to mi chodziło. Chciałem też pokazać ludziom, jak to kumpel drugi powiedział, potem jak rozmawialiśmy, bo miałem wyrzuty sumienia ogromne, ale to względem Microsoftu, no bo to źle się z tym czułem, no może dalej trochę źle się czuję, że jakiś tam wizerunkowo właśnie, no nie jest za dobrze, ale generalnie może uratowałem komuś życie, tak? Może ktoś odłączył później Xboxa od prądu i mu się nie spalił. No może, nie wiem. No taki był też cel, żeby pokazać ludziom, uważajcie, no bo konsola ma dzień, no to różne rzeczy się mogą stać, tak? Idziemy do pracy, zostawiamy podłączoną do prądu, śpimy w nocy, też zostawiamy podłączoną do prądu. No wolałem po prostu zaznaczyć ten problem. I tyle. A co się wydarzyło później? Co się wydarzyło później? No to wrzuciłem tego tweeta, no i generalnie czekałem, tak? Tam się troszeczkę burza zrobiła. Skontaktował się ze mną po jakiejś godzinie, dwóch. Napisał właśnie Xbox tą komunikat o tym, że skontaktował się z supportem, że oni mi odpowiedzą. No ale jak sprawdziłem, no support jest anglojęzyczny, a stwierdziłem, jestem w Polsce, no to no generalnie uznałem, że jest święto niepodległości, poczekam do jutra. No taki był plan, tak? Wstępnie, jak to jeszcze wszystko było na tym początkowym etapie. No ale burza się zrobiła, no nie ukrywam i wtedy Xbox sam napisał do mnie na prywatnym, żebym po prostu podał dane kontaktowe, że oni tę sprawę zbadają. No i w tym momencie zadzwonił do mnie support, no cały wywiad ze mną przeprowadził, tak? Dokładny cały, czyli mówiłem dokładnie na czym stała konsola, co było podłączone do prądu, co się wydarzyło, tak jak wam nawet bardziej może szczegółowo, minuta po minucie, co ja z tą konsolą zrobiłem, co zresztą też myślę Microsoft może zweryfikować moją aktywność, tak mi się wydaje, nie wiem jak to tam wygląda. Opowiedziałem, były pytania, czy dzwoniłem na straż pożarną, na pogotowie, czy ktoś ucierpiał, czy coś przy tym ucierpiało, no nic nie ucierpiało, nie dzwoniłem, no, na wszystkie pytania odpowiedziałem, tak? No i powiedziano mi, że Xbox, czy tam Microsoft skontaktuje się ze mną w ciągu 48 godzin, ale na pewno szybciej, no i to uznałem, że w porządku, tak? Tam jeszcze wysłałem na numer sprawy, który otrzymałem, wysłałem to całe nagranie. Zdjęć dodatkowych nie dawałem, bo też uznaliśmy razem z panem z supportu, że nie ma sensu, skoro na konsoli jakby no nie ma żadnych śladów typowo, że coś się stało, tak? Następnie już miałem kontakt tylko z Xbox Polska, ale tam właśnie na Twitterze, po czym spakowałem konsolę, no i ona leżała właściwie, no teraz leży tutaj z powrotem na potrzeby tego filmu. Tylko, że szczerze mówiąc, no potem już nie wydarzyło się nic. Potem tylko tyle, że zasypała mnie ilość wiadomości, zasypała mi ilość właściwie komentarzy bardziej, bo właśnie wiadomości nie. Nikt się nie próbował ze mną skontaktować, żadne media, powstały setki albo tysiące artykułów w różnych językach. Nikt do mnie nie napisał wiadomości prywatnej. Ja też przyznaję, przez dłuższy czas ja miałem zablokowane te wiadomości na Twitterze, że tak muszę go obserwować, żeby ktoś do mnie pisał. No ja nie wiedziałem, że tam tak jest na Twitterze. No tak jak mówię, no nie korzystałem z tego zbyt często, więc ja po pewnym momencie te wiadomości odblokowałem po kilku godzinach. No ale tak do mnie nikt nie pisał. No to też dla mnie jest dość ciekawe. Znaczy pisali ludzie,
ale w 90% osób to były osoby, które pisały, że mają nadzieję, że Microsoft zniszczy mi życie, że mi wrzucą bardzo duże kary. No generalnie tam kilka też w innych językach były jakieś przekleństwa, groźby, no może nie jakieś tam groźby bezpośrednie, tylko na zasadzie, no po prostu głównie wyzwiska, też nie będę tutaj ukrywał. Nie było tego dużo, tu też nie będę mówił, że dużo. No i też w międzyczasie no, to odezwały się jakieś też do mnie media anglojęzyczne, tutaj Tom Warren, nie wiem, już nie pamiętam z jakiego to jest portalu, natomiast chodziło mu o to, żebym opowiedział o całej sprawie. No to po angielsku oczywiście opisałem sytuację, chciał numer sprawy od jakby zgłoszenia tego case'a u Microsoftu. No ja nie podałem ani numeru sprawy, ani numeru seryjnego, ale to tylko dlatego, że ja nie wiem, czy ja mogę to podać. Napisałem na profil do Xboxa na Twitterze, napisał mi, że nie polecają tego robić, bo to są informacje poufne. Czy są, czy nie są, ja nie wiem. Tylko w tym rzecz, że właśnie ja czekałem na stanowisko Microsoftu i dalej czekam, co ciekawe, dzisiaj jest 12 listopada, wieczór, dalej nikt się do mnie nie odezwał właśnie w tym rzecz, że zarzuca się też mi milczenie, tak? No milczę, no bo czekam na stanowisko Microsoftu, no liczyłem na jakieś, znaczy liczę, cały czas liczę na jakieś wsparcie ze strony Microsoftu, żebym po prostu dostał jakieś instrukcje, co dalej zrobić albo w jakiś sposób rozmawiać, no bo no generalnie jest głośno na cały świat, ale w tym rzecz, no nikt ze mną nie rozmawia, nikt do mnie nie pisze, nikt o mnie nie pyta i ze wszystkich tych pseudorzetelnych mediów, które o mnie piszą, też nikt się nie skontaktował. To było tak, że najpierw pojawił się twój film, a potem pojawił się ten film, w którym ktoś sugeruje, że można wapować i w ten sposób udawać, że twój Xbox dymi. I czy no zgadza się. To się pojawiło w jakim czasie? Jaki był odstęp czasu między twoim filmem a tamtym filmem? Sytuacja wyglądała dokładnie tak, że ja wrzuciłem tego Twittera oznaczając Xbox Polska, znaczy tego tweeta, przepraszam, i tam opisałem tą sytuację, że z zapytaniem, czy po prostu mogę liczyć na zwrot nowej konsoli. W międzyczasie dostałem linka od kolegi, że jest jeszcze jeden filmik taki, tak, i jakimś tam anglojęzyczny. No i faktycznie ktoś tam wrzucił, to też na pewno w tych wszystkich mediach widzieliście ten filmik. No i ja tam po prostu w komentarzu napisałem same, czyli że no u mnie tak samo, tak? No i jakby tak naprawdę głównie ten tweet zyskał pełną tutaj rozgłos, no bo tam już nie wiem, blisko chyba 3 miliony wyświetleń na ten moment. No i to tak naprawdę tutaj zrobiło wielki szum. A natomiast nie wiem ile to... No też ludzie na przykład pisali, żebym zrobił zdjęcie z tego, na czym stoi Xbox. No to zrobiłem, tak? No bo tak jak mówię, ja nie mam nic do ukrycia. Jakie media cię zaatakowały? Bo ja zauważyłem, że oni w głównej mierze opierają się na dwóch rzeczach, czyli na tym filmie właśnie, gdzie pokazane jest, jak dym z vape'a wypełnia Xboxa i tweecie samego Xboxa. Przykre to było moim zdaniem ze strony Xboxa, że w ten sposób taki komunikat wydał. No ale generalnie od początku. No, na początku pojawiały się po prostu jakieś pierwsze artykuły, głównie ja śledziłem w mediach polskojęzycznych, no bo też nie ukrywam, no cały dzień siedziałem w tym telefonie, gdzieś tam próbowałem to śledzić, ale no to też mówię, przerosło moje jakieś tam najśmielsze w ogóle, nie wiem, wyobrażenia, powiem szczerze. Więc później patrzyłem tylko w Google, że jestem po francusku, po angielsku, tak, po hiszpańsku też jakieś artykuły się pojawiały. No ja też nie tłumaczyłem ich, nie sprawdzałem, głównie te polskie. Jeśli chodzi o polskie media, no to praktycznie wszystkie tutaj kanały technologiczne, jakie kiedykolwiek gdzieś tam zaglądałem do nich, no to mnie zaatakowały, w sensie nikt nie mówi bezpośrednio, że jestem oszustem, bo chyba też ludzie boją się takich słów. No ale porównują mnie do tego filmiku i twierdzą, że właśnie no, tym oszustem jestem, przez co napędza się ten cały hejt na mnie, bo ludzie w komentarzach piszą, że wstyd im za to, że Polak takie rzeczy robi, że dla sławy, dla pieniędzy. No generalnie atak jest bardzo ogromny tutaj w moją stronę. No i tak to po prostu wygląda i później jeszcze nawet można było przeczytać o mnie w Forbesie, no, chyba tym amerykańskim, więc to też nie spodziewałem się takiego tej... jakby, jak mówię, szumu i tego wszystkiego. No też to, co mi się nie podobało w tym wszystkim, że wszyscy pisali o stanowisko oficjalne Microsoftu. No wiecie, rozumiem, Microsoft myślę, że wczoraj zrobił wszystko, co mógł, tym bardziej, że było święto niepodległości, czyli po prostu skomentował, że bada sprawę, czyli faktycznie bada, faktycznie support się ze mną skontaktował, czyli ten case, ten przypadek istnieje, tak? Czyli generalnie ja muszę im to dostarczyć w jakiś sposób, czy sami mieliby zabrać. No to logiczne jest, że nic więcej Xbox nie powie. Konsola jest u mnie.
Więc dlaczego nikt nie pisze do mnie, nikt nie pyta mnie? W sensie być może w komentarzach ludzie piszą, ale zobaczcie, ile jest tych komentarzy. Z tego 80% komentarzy to był hejt. I ja miałem znaleźć pytania, jeszcze przeglądać, które to są media i jeszcze odpowiadać w różnych językach. No jak? Powiedzcie mi, jak miałem to zrobić? Dodatkowo, gdybym chciał być oszustem, gdybym robił fake, no tak mi się wydaje, no bo też trzeba liczyć się z konsekwencjami takich czynów, tak? No bo kiedy uderzałbym w taką wielką korporację jak Microsoft, no to jest chyba logiczne, że konsekwencje mogą być takie, że ja się do końca życia bym po prostu nie wypłacił, gdybym był oszustem. Ale ja się podpisałem pod tym imieniem i nazwiskiem. Ta historia na pewno będzie miała koniec i mam nadzieję, że otrzymam tego nowego Xboxa i udowodnię wam wszystkim, że był zepsuty. No, tak to wygląda. Czy skontaktował się z tobą ktoś, kto miał podobny przypadek? Tak, właśnie tak. Właśnie dzisiaj do mnie chłopak napisał, że miał identyczny przypadek. Nawet tam widziałem w kilku tweetach, próbował mnie bronić. Tylko, że to wiadomo, że to jest mała płotka, tak naprawdę w wielkim morzu ryb teraz i nikt tego nie chce czytać ani słyszeć. On no tak oficjalnie napisał, bo to pisaliśmy po prostu w wiadomości prywatnej, że no nie ma dowodów, no nie ma filmów, ale miał identyczną sytuację, identyczną chmurę dymu. I tylko, że też ta jego konsola dzisiaj już wyjechała. O, ktoś, nie wiem, czy dział tam zgłaszał problem, ale dzisiaj wsiadła, zabrał ją kurier i pojechała, a moja, ta, o której jest taki wielki szum, proszę bardzo, leży i czeka wciąż tutaj ze mną. Czy to był Polak, ten, który się do ciebie odezwał? Tak, to jest Polak, tak. Czyli tak naprawdę wiemy o dwóch takich przypadkach w Polsce na razie. No, na ten moment wiemy o dwóch, no bo też nie wiem, czy było takich więcej, bo nawet jak było, no to zobaczcie, jakie jest morze tych komentarzy i tych tweetów teraz. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. No, to, co do mnie gdzieś tam ktoś napisał, ale tych wiadomości jest dosłownie kilkanaście może w sumie, z tego większość to wyzwiska, czy groźby właśnie, że Microsoft zniszczy mi życie. No i ta jedna wiadomość, która gdzieś tam jest, że identyczny problem spotkał Polaka. No ja szczerze życzę, żeby tego nie było więcej, tak? No bo ja mówię, ja nie kierowałem tutaj w żaden sposób, żeby Microsoft stracił na sprzedaży, no bo to nie o to chodzi, tak? Konsola jest świetna, moim zdaniem naprawdę jedna z najmocniejszych chyba w historii, jak nie najmocniejsza w tym momencie. No i niech się sprzedaje, niech działa, tylko nie chodzi, niech ludziom się nie psuje, naprawdę. Ja nikomu źle nie życzę, żeby się im dom palił przy tej konsoli, no bo to też jest nieciekawa sytuacja, no bo no faktycznie może stać się coś złego po prostu. Co dalej? Czekasz na to, aż Microsoft odbierze konsolę i będziesz czekał na ich ekspertyzę? Czego się spodziewasz? No czego się spodziewam? No teraz to już szczerze sam nie wiem. No, jakby jest to wszystko trudne, cała ta sytuacja. No bo gdzieś tam mówię, no tego może tego hejtu, media to wszystko gdzieś tam mnie uderza. Może nie tak bezpośrednio, bo tak jak mówię, na ten moment moje życie się jakoś specjalnie nie zmieniło. Prócz tego, że mój telefon jest nagrzany cały czas od powiadomień na Twitterze, które oczywiście no, mógłbym wyłączyć, ale no, też gdzieś tam zerkam. Natomiast no, przede wszystkim liczę na szybką reakcję. No, jakiś tam może komentarz też myślę, że liczę. No i na wymianę sprzętu przede wszystkim. Jakby szukając, dłubiąc i szukając takich, wiesz, elementów, które mógłbyś przeoczyć, nie wiem, wyszedłeś gdzieś, a w tym czasie ktoś wszedł do twojego pokoju, wrzucił coś, co mogło sprawić, że konsola się zajęła ogniem, tego typu rzeczy. Analizowałeś w ogóle? No, nie analizowałem, no bo ja nie ukrywam, że no, nie jest to możliwe. Nikt tu nie wchodził i nigdy nie wchodzi właśnie w tym rzecz, dlatego te kable tak wiszą, tak? To jest pokój, z którego korzystam. Ja wróciłem z pracy o godzinie 19, a z racji tego, że w środę było wolne, no to jak usiadłem przed telewizorem, to szedłem z niego o godzinie 2:30, tak? Poszedłem po prostu spać. W międzyczasie tam wiadomo, jakaś toaleta czy coś, no ale no to też nikt nie wchodzi, bo nie ma kto wchodzić, tak powiem po prostu, tak? Także tutaj, no nie ma tutaj żadnej ingerencji osób trzecich, nie ma ani żadnych płynów, nic cokolwiek, co by mogło tutaj zaistnieć. Tym bardziej też na przykład zarzucało mi się, że właśnie konsolę podłączyłem od razu po odebraniu od kuriera. No nie, no bo o 12:30 był kurier, co Microsoft też doskonale na pewno wie, a o godzinie 19 włączyłem ją do prądu, co też Microsoft na pewno doskonale wie, no bo generalnie konfigurowałem wtedy konsolę, no to chyba wszystko jest tutaj, no nie mam nic do ukrycia, tak jak mówię, wszystko jest jasne i klarowne. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie, to czy wiedząc to, co wiesz dzisiaj, wrzuciłbyś jeszcze raz ten film na Twittera, czy raczej nie?
No nie, znaczy no nie widzę sensu, tak szczerze. W sensie jedyne, co ja chciałem wtedy, na ten moment, to tylko po prostu właśnie szybszej reakcji Microsoftu, żeby właśnie mimo tego, że no wiadomo, no było święto, ale właśnie byłem ciekaw, no pierwszy dzień wiadomo po premierze konsola, więc chciałem po prostu, liczyłem faktycznie, że tutaj Microsoft się ze mną skontaktuje. To był jakby jedyny chyba cel wtedy, no i to, żeby po prostu ludzie uważali na zasadzie takiej, że no faktycznie to się może zapalić, tak? No i generalnie ja się cieszę bardzo, że to były pojedyncze przypadki, tak naprawdę, no bo nikomu źle nie życzę i nie chcę, żeby ani Microsoft stracił na tym wizerunkowo, ani nie chcę, żeby ludziom się cokolwiek złego przydarzyło w domu, no tylko, że przez, no nie dzieje się to, tak? No cieszę się, naprawdę się cieszę, więc faktycznie może ten tweet był niepotrzebny, więc gdybym miał drugi raz możliwość go wrzucić, no to raczej nie, no po prostu zgłosiłbym sprawę, faktycznie złożył reklamację w sklepie, tak jak miałem to na początku, gdzieś tam w planie, tylko mówię, przedyskutowałem to z kolegą, mówi wrzuć, ja mówię, wrzucam, w sumie i tak na moim koncie nic nie ma, więc tam parę osób zobaczy, ale Xbox oznaczony też zobaczy. No śmiesznie to zabrzmi, no ale nie korzystam z Twittera, więc nie wiedziałem, że to może mieć taki rozgłos po prostu. Ja wiem, że tutaj też mi zarzucicie różne rzeczy, no ale nie korzystałem z tego wcześniej jakoś specjalnie. No dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jestem super ciekawy, co się wydarzy dalej i trzymam kciuki i mam nadzieję, że to nie koniec tej historii, a że koniec będzie pozytywny. Również mam taką nadzieję. Więc nic nie zostaje mi teraz, jak po prostu czekać na Microsoft, aż da mi jakieś dalsze instrukcje, albo po prostu spada sprawa. Także dzięki. Nie byłem w domu Arka, kiedy jego konsola zaczęła dymić. Nie byłem w fabryce, w której składali jego konsolę, więc tak naprawdę nie wiem, co się stało. Nie mam wystarczającej wiedzy, więc nie mogę oceniać. Chyba że żyjemy w czasach, w których brak wystarczającej wiedzy w zupełności wystarcza. Do zobaczenia.